Gdańsk jest miastem bez wątpienia znanym Europie. Jego historia to wielkie wydarzenia i postaci, które miały wpływ na losy całego świata. Mamy związki wolne, niezależne. Solidarność to dziś podstawowa wartość zjednoczonej Europy. To także dziedzictwo Gdańska, bez którego nasz kontynent nie stałby się Unią Demokratycznych Państw. Jesteśmy dumni z naszego miasta, jego historii i znaczenia. Nie chcemy jednak, by Gdańsk był tylko pomnikiem. Jako miasto inspirujące wielkie zmiany, poprzez kulturę chcemy dać nowe znaczenia pojęciom wolności i solidarności. Chcemy, by Gdańsk był cały czas miejscem ważnym dla Europy. Miejscem, w którym za pomocą sztuki mówi się o rzeczach dla niej najistotniejszych. Europejska Stolica Kultury w Gdańsku będzie wielkim świętem wolności kultury i kultury wolności. A my będziemy dumni z naszego miasta. Miejsca międzynarodowych wydarzeń kulturalnych, na które spogląda cała Europa. Chcemy, by tytuł trwale zmienił Gdańsk. Aby ulice rozbrzmiewały wielojęzycznym gwarem, nie tylko latem. Aby stał się miastem, gdzie sztuka jest codziennym elementem życia i otoczenia mieszkańców. Poprzez kulturę chcemy wzmacniać więzi międzyludzkie, zarówno te łączące gdańszczan, jak i Polaków i Europejczyków. Chcemy pokazać różnorodność naszego miasta, regionu i kraju, zbliżyć Polskę do Europy. Pragniemy, by tak jak kiedyś, Gdańsk i obecnie był ważnym europejskim centrum. Gdańsk i Metropolia. Europejska Stolica Kultury 2016. Kandydat.